Bliżej. Hejda! Jestem ostra, chyba tak. Wracamy do was. Jest siostra. Wracamy do was z takim formatem, za którym tęskniliście najbardziej, więc dzisiaj zabieramy was do Warszawy na event. A Vanessa wczoraj przed spaniem zjadła pół paczki chrupków buldakowych i będzie sranie. Jak się boję, przed chwilą już miałam skurcze jelit i zjadłam dwa trawisto. Więc zobaczymy, jak to się potoczy, bo teraz będziemy 3,5 godziny w pociągu. Trzymajcie się w tym pociągu, wszyscy łącznie ze mną. Hol zakupowy z Biedronki. Taka włoska, pesto mozzarella i pomidorem. Sok pomidorowy. Ona jest nieużywa. Tak mnie boli brzuch, że nie wytrzymam. Mam nadzieję, że to mi pomoże. Teraz jestem w witaminie C. Ariana! Cześć, jestem Patricia, lubię śpiewać, kocham Arianę, moje życie, lubię też moje przyjaciółki i jest fajny dzień. Jest dziwny, bo jest ze szpinakiem z dodatku pietruszki. Same zdrowie, dla mnie przepyszne. 10 na 10. Lody, tam jest jabłko na pewno. Ała, jak mi boli brzuch. Wow. Jezu, co mi się wyleżyło. No, jak pyszne. Jak eksplozja smaków. Jak na to, co tam jest w środku, to dobry. Widzisz, takie zdrowie, twój organizm jest w szoku. Ja 7% nudy, 0 internetu, nie mam co robić. A gdybyś mogła tylko jechać ze swoimi koleżankami i z nim porozmawiać. No. Dlatego nie chodzimy do restauracji, bo właśnie... Patrycia pokazuje hol zakupowy, sukienek, które znalazłam jej na Allegro. Co z najmniejsze? Hot pink zaliczony. Użyłam sobie korektorka Gretki i po prostu sytuacja wygląda tak. Treat me like what is, don't get me dirty. Właśnie wróciłyśmy z Bali i było bardzo fajnie. Ja tylko siedziałam w tym Bali pod dachem chyba. Ja siedziałam pod rynną, padał deszcz u mnie na Bali. Nic nie było słońca. Jeszcze szyć. Ona była jeszcze... O Jezu! Ja nigdy tego korektora nie używam. Czemu? Bo on jest za ciemny. Czemu? Mami! Myślę, że dress code jest hot, pink, orange i metallic i po prostu... I albo glitter fantasy, a tu jest glitter i tu jest glitter, o. To się w ogóle okay. Jestem z tego czarnego kombinezonu. Gdzie jest ten kombinezon w tym wszystkim? Ej, super się pasowałaś. Ja. Kienka... Skąd? To... Elfik Eden, buty Bershka, które często pytacie, mi dziwi się, są ekstra. Blacha. Dzięki której się przyzwyczajam do noszenia kolczyków i mówienia sobie, że nie wyglądam jak szaman. No i jak widzicie, uratowałam makijaż. Jestem opalona, bo mam na sobie 40 warstw samoopalacza. AliExpress, jak zwykle, pierścionki również. Och, Poli, Seci, krajstopy od Patrysi i buty z La Mody. Ona z House'a. Lala, ekstra. Piątka. Dnia następnego. To hajpuj coś. Yeah! To na eventu w skali od 0 do 10. Dziewiąteczka dla mnie. Dla mnie 8. Jakby ludzie tańczyli, to było super. Ta muzyka była jak, kurde, 12 na 10. I to DJK to... Zero komu. I co? I teraz się malujemy i lecimy na śniadanie i później mamy busa do Katowic i vlog się przedłuży. Zobaczymy, co się będzie dalej. Wczoraj byłyśmy jeszcze w nocy w ćmie na gołąbkach. Bez ziemniaków, ale daję radę. Ale pamiętajcie, jak gołąbki tylko z ziemniakami. Tak. Jesteśmy już po śniadanku, Greta wzięła na wynos. Popatrzcie, tak. Jaki piękny toast. Krok, madame. Bardzo dobry, też go zamówiłam. Pyszny od tutaj brzydowy rzeczowy. Dawaj, spłacz mnie. Nie szczypiorkiem, świeżym dopiero co wyciskany. Ja. I co, jedziemy na Warszawę Zachodnią, na busa, bo już nie było miejsc siedzących w żadnym pociągu. I fix busem do Katowic. Ej, najlepszy na tyle. Ej, brakuje nam JBL Go. Ej, kto wziął Juszbela? Juszbel! Puszczamy muzykę na full. Godzina jazda, bo to jest luty.
Ja boli brzuch, rzekać mi się chce, nie wiem co się dzieje. Niby śpimy, niby nie. Proszę Państwa, jesteśmy na przystanku w Katowicach wysiadającym. Dziękujemy za wspólną podróż. I do widzenia. To jest bardzo ważny moment w naszej przyjaźni, ponieważ tutaj Gretka kroi cebulę, a to jest osoba, która nienawidzi cebuli. Jak się czujesz w towarzystwie? Dochodzi do nosa ten smród śmierdzący. Ja robię warzywa na patelni i też są super. No, takie przyprawy dałam tyle cebuli, że nawet mi oczy zapiekło przed chwilą. Jak krzyczy. Takie przyprawy! Takie przyprawy, że dałam, że nawet... Wszyscy wzięli po prostu żdanie z cebulą, żeby nie mogła spróbować. A ja jak budaka. Kogo dostałaś? Od Vanessy. Ej, dajcie znać, kto z was lubi takie zapakowane hermetycznie bułeczki słodkie z budynkiem. Ja nie chcę. No, także myślałam. Ciekawe. No. Ja nie lubię słodkich bułek, nie wiem. Nie no, ja lubię taką cynamonkę na przykład. Wygląda jak kaczapuri. Co to jest? Kaczapuri? Tak. Bez jajko. I ogólnie Greta tutaj kroi cebulę, ponieważ one się z tego śmieją, ale jest taki makaron a la pierogi ruskie. Tak naprawdę jest makaron z serem i z podsmażoną cebulką. Tak ja... naprawdę to jest zwykły makaron. Zwykły makaron! Tak, ale on smakuje dla mnie jak pierogi ruskie i ja do tego daję jeszcze ketchup i żółty ser, by the way. Ale to dam tylko do mojej miski. Przepyszne, spróbujecie. No ty tak przemieszałaś. Zupy... pierogi ruskie z ketchupem? Nie, makaron a la pierogi ruskie. Wszystkie pyszne dania. No, tylko u nas. Makaron ma najlepszy smak, jak się doda oliwy w czasie gotowania się makaronu, albo jak on już, jak się już go odcedzi, da się troszeczkę masełka. O Jezu, masełka. Czekam na patelnię już pół godziny. Uwaga. I się najadłam chipsami, nie? Słuchajcie, to jest właśnie makaron a la pierogi ruskie. Ja zrobiłam go Gretka, nasz e-book będzie kulinarny jesienią. Cebula rozpływa mi się w ustach. Obrzydliwa. Żółty ser and this bitch. Rozumiecie? Makaron z serem białym, a one jeszcze ketchup wali, nie? Tylko z jednej strony, żeby sobie oddzielać, szkoda, kiedy chce jeść z ketchupem, a kiedy chce nie jest z ketchupem. Szkoda wyobraź sobie cebula z ketchupem. Jezu chuj. Jeszcze ser żółty i koniec, nie? Brakuje, brakuje. Ale próbuję. Dziękuję. Boję się. Ja przytłoczę coś zaraz. Nie, jej będzie pasować. Też cebulka. Widzicie? Ja to mam pusta. Nie. Przepyszne. Pokochała mój makaron z ketchupem. Czemu ty mnie musisz zawsze obejmować, chłopie? Cześć! Nie jesteś medialny. Zrobili sobie kawiarenkę u mnie w domu, więc możecie powiedzieć po prostu co jecie. Są szufle ryżowe z czekoladą i sok z ananasa. Ananasa, wow! Po ananasie zajebiście ma się. Gambusia. DBS. I ciasteczka. Kaliście sąsiadów? No. Kocham sąsiadów. To jak on się tak... Pogadajcie to, że ja jak miałam, nie wiem, 6 właśnie lat, to grałam w ten kurwa labirynt na gry.pl, ale ja nie wiedziałam, że to jest straszna gra i ja myślałam, że to jest już zajebista, ten, zajebista gierka. I jak już był pierwszy poziom, wiadomo, pierwszy poziom się robi tak, kurwa. Drugi poziom już wiadomo, że kurwa trzeba bliżej, bo już nic nie widzisz i na końcu kurwa masz tak, o, i już robisz tego, żeby tylko to no, ale i nagle tego, na cały full tego twarz i kurwa... Ja się tak wystraszyłam, oczywiście nie przyklinałam i ja się tak wystraszyłam, była taka sparyżowana. Ja poszłam do pierwszego pokoju, gdzie siedziała moja babcia, prababcia, Eryk oglądali TVN i ja taka w strachu tego, poszłam i tego usiadłam i po prostu z nim oglądałam, nikomu o tym nie powiedziałam. Byłam na gadu-gadu, nie wiem, pamiętam. I na tym gadu-gadu mi taka koleżanka wysłała link i mówi, haha, zobacz, śmieszne. I ja oglądałam sobie film, był piątek, chilluję w gimnazjum i miałam słuchawki na turbo, oglądałam na jakimś CD, i był mega cichy. Tego wchodzę w ten link, był szary ekran i tego klikam i nagle taki fura, ten taki biały pysk z takim uśmiechem i się drze. Ty do kamery ja po prostu odrzucam te słuchawki i właśnie też się drona cały dom i się po tyle. Ja oglądałam serię i Scream Queens, uważajcie na CDA, na końcu to się da, znowu jest gifura i ja w tej pory zawsze jak ktoś ogląda mnie na Netflixie, to muszę dać na koniec filmu, czy mi żaden twarz nie wyskoczy. No, nie ufam już nigdy. Ej, takiego stresującego w filmie, to ja najpierw oglądam jak to się zakończy i... Spoilery. Tak, do kina być może, ale tak jedziemy do zoo. Idziemy właśnie po kawę do Żabki. Wyglądamy jak ruskie prostytutki. Yeah! Pada deszcz, a... Niosę kot wielki na ten na jezioro. Super pogoda. Jak tam humorki?
Ja ogólnie jestem jakaś zmięta, szczerze mówiąc. Nie wiem, potrzebuję kawy. Na pewno też się przebrać, bo ja na bardzo psychicznie chodzi z miastem w futrze. Jakby nie. Humor 6 na 10, bo jesteście wy, ale kurde, nie wiem. Jakbyśmy były, to byłby lepszy czy gorszy? Ja w ogóle gorszy. Czuję, że jeszcze się nie obudziłam. Same. Ja się na pewno obudziłam i to pierwsza. Patka już zdążyła się nakrzyczeć na swoje kreski. Byłam 10 godzin i jeszcze mam dresy do skórzanej kurtki, która w ogóle czuje się gówno. I jeszcze niosę wielką torbę z wielkim kocem i dupa, bo i tak będzie padać deszcz i tego nie użyję. Dobra, wrócimy do domu. Wszystko jest źle. Dawaj. Jaki miecz? Miał być kocyk, miał być chill, niestety jest deszcz, do dupy pogoda. Ale nie poddajemy się, idziemy, chodźmy twardo. Dziewczyny, kroczki muszą się zrobić. Yeah. Tak. Najpierw z tego kaptura. Ej, kochacie, jak pada wam teraz na twarz deszcz? Tam jak pada mi twarz deszcz na twarz. Deszcz na twarz. Pamiętam, jak byłam w Holandii, bo tam wszędzie są jeziora. Dzisiaj lubię ten dzień. Mimo, że jest taka pogoda. Jest naprawdę cudnie. Naprawdę. No. Patrzcie, jaki mamy super tarasik. Ogrzewanko. Co? Zresztą się rozsadziłam. Zamówiłam sobie cebulową, bo ja kocham cebulę, a ona nienawidzi. I teraz namówiłam ją, żeby na vloga spróbowała zupę cebulową. Spróbujcie na niego. Wziąłem już chusteczkę, jakby miało być. Ej, dobra. Jezu! Weszliśmy w jakieś bajoro i nie możemy z niego w ogóle wyjść. Tu jest droga, ale tu wszędzie jest takie błocisko. Ja w ogóle nie wiem, jak my się tu znalazłyśmy. Teraz piły w randomowym miejscu. Lądasz, jakbyś była specjalnej troski. To jest taka rzeka, co to skrót po prostu. Patka chciała ukraść wszystkie cukierki, które nam pan przyniósł. Mam dwa. Proszę. Już jeden! Ocenka wyjazdu. Z racji tego, że nie widziałyśmy się bardzo długo, byłam w Holandii, teraz udało nam się spotkać pierwszy raz od 100 lat wszystkim. Ten weekend był bardzo potrzebny, więc oceniam go na 1 000 000 na 100. Super, wygrałaś walizkę. Dziękuję bardzo. Pa! Do widzenia! Pa!